Pielgrzymka męska do piekar to taki ewenement w skali kraju, myślę także całej Europy, bo nie często, a wręcz rzadko spotyka się pielgrzymujących mężczyzn, mężczyzn, którzy przychodzą, aby się modlić. To taka wielka tradycja tutaj u nas w piekarach. Ta tradycja w zeszłym roku została troszeczkę wstrzymana, choć podtrzymana do końca, bo wprawdzie nie spotkaliśmy się tutaj na Piekarskim Wzgórzu, ale pielgrzymka została z racji pandemii ograniczona do mszy świętej sprawowanej w Bazylice Piekarskiej i czuliśmy to, słyszeliśmy także takie głosy, że bardzo, bardzo brakowało tego spotkania, tego wydarzenia. Od takiego małego chodziłem z ojcem i zostało. Dla mnie to jest duchowe naładowanie się, aby naładowanie akumulatorów i podziękować Najświętszej Marii Pannie za rok, który przeżyłem. Się przyjeżdżało tutaj dziękować Matce Bożej Piekarskiej za wszystkie sprawy, które po prostu człowiek przeżywał i tutaj ją prosił o to, żeby wszystko było no w porządku, w rodzinie, zgoda, miłość, no i o to się wszystko prosi, i o zdrowie. No i także w tym roku znowu żeśmy przyjechali